Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Są wakacje, no okres jaki jest, taki jest. Każdy trochę wypoczywa, odpoczywa i odizoluje się od czasu do czasu od tego całego zgiełku. No i ja zrobiłem podobnie, czyli byłem sobie w takim śnie wakacyjnym, ale pojawiały się te informacje na temat Odry. Później pomyślałem sobie, zagłębię się trochę w ten temat, żeby może coś powęszyć, coś może. Potropić, zabawić się w takiego detektywa, bo do tej pory to jest taki chaos. Wszyscy trąbią, robią sobie reklamę. Karierowicze różne media, różne, naprawdę różne. To jest jeden wielki chaos. Jak ja się zagłębiłem, bo byłem trochę tak w oddali tego wszystkiego i zagłębiłem się, to sobie pomyślałem, ja pierdzielę jakieś wariatkowo. No przecież co medium, to inny scenariusz. I to, czego mi brakowało w tym wszystkim, to takiego spokoju i konkretnych informacji, bo to już trwa kilka tygodni, a nie wiemy dosłownie nic. To jest jeden wielki cyrk, to mi tak śmierdzi, to mi tak zaczęło śmierdzieć, że ja po prostu postanowiłem, że zrobię o tym film, bo jest to tak śmierdząca sprawa. Dosłownie i w przenośni, ale od czego zaczniemy? Zacznijmy, moi drodzy, sobie od konotacji i od znajomości, czyli na przykład... Przecież to jest zawsze, nie? Takie konotacje są zawsze, więc to też nie jest żaden news. Moi drodzy, to pewnie już o tym wiecie, że pan Eugeniusz Daciuk, dyrektor zarządu zlewni w Zamościu, podległej spółce Skarbu Państwa Wody Polskie, prywatnie jest deście ministra aktywów państwowych, doskonale znanego z wyborów pana Jacka Sasina i... Pokażę wam kilka takich szczegółów, kilka szczegółów i moje przemyślenia na ten temat i co tam się do cholery jasnej mogło wydarzyć. I druga bardzo ważna informacja. Pani minister klimatu o wdzięcznie brzmiącym nazwisku Moskwa. No tak, no ma na imię Anna, na nazwisko Moskwa. Ja wam zacytuję: e, wody polskie portal. Artykuł z 15 stycznia 2021 roku, czyli już ponad rok. Paweł Rusiecki 14 stycznia 2021 roku został powołany przez ministra infrastruktury na stanowisko zastępcy prezesa Wód Polskich do spraw zarządzania środowiskiem wodnym. Przemysław Daca, prezes państwowego gospodarstwa wodnego Wody Polskie przekazał gratulacje nowo mianowanemu zastępcy i i powiedział, że najważniejszymi zadaniami, jakimi zajmie się pan Paweł Rusiecki jest wsparcie samorządów we wdrażaniu rozwiązań dla skutecznego funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej. I nic by nie było w tym dziwnego i głupiego i śmiesznego i denerwującego, gdyby nie fakt, że ten pan Paweł Rusiecki jest mężem pani minister od tej całej ekologii, pani Moskwy. No proszę, pan... Taca, czyli ten prezes został już wywalony przez Morawieckiego, tak symboliczne i, i tego głównego inspektora środowiska też już wywalił, czyli takie pionki, no ale tego nie wywalił. A no bo jak, żeby wywalić męża pani minister? Poza tym, taki szczególik, oni sobie wpadli na pewien taki fajny trik, że mają inne nazwiska, czyli mąż ma inne nazwisko niż pani minister. No nie? To tak, żeby czasami nie było jakiegoś tam węszenia, więc Paweł, tutaj Rusiecki jest mężem pani Moskwy, no kto by pomyślał, nie? Niestety takie rzeczy się dzieją. Mi się wydaje, że więcej jest takich przypadków, że po prostu mają takie triki, żeby z nas robić wariatów. I teraz, moi drodzy, kilka takich podstawowych faktów na temat tego, co się wydarzyło, bo tak być nie może. Nie może panować taki chaos, nie może panować taka rozpierducha. Informacyjna, jak teraz, bo to, co się wyprawia, to jest cyrk. To jest po prostu cyrk. To jest tak śmierdzące, to jest bardziej śmierdzące niż ta woda w tej odrze. Wszystkie zakłady przemysłowe, które odprowadzają ścieki do rzeki, muszą uzyskać pozwolenie wodnoprawne wydane przez Urząd Wody Polskie. Ścieki przed odprowadzeniem do rzeki muszą spełnić parametry określone w rozporządzeniu. Stąd. Zakłady mają swoje wewnętrzne oczyszczalnie ścieków i po oczyszczeniu wprowadzają wody do rzeki. Nie jest to problem, żeby zidentyfikować zarówno substancję, jak i przyczynę zanieczyszczenia. Wystarczyłoby na przykład pobranie próbek co kilometr, dodatkowo wody polskie mają dokładne informacje na temat miejsca zrzutu ścieków przez dany zakład. Czyżby coś zrobiono po to, żeby wprowadzić nowe narzędzia kontroli przedsiębiorstw? lub wykorzystać tą sytuację do wprowadzania innych narzędzi tego typu, a może to przedsiębiorstwo, spółki, skarbu państwa i teraz udają, że szukają przyczyny i będą z ludzi robić wariata. Zastanówmy się. Skoro wody polskie są w posiadaniu takich informacji i robiąc badania co odcinek, są w stanie wskazać, wzrost stężenia i ograniczyć się do danego obszaru i wykryć truciciela, to czemu dopiero po dwóch tygodniach temat ujrzał światło dziennie i do dziś nie ma żadnych konkretów, nie ma żadnych informacji, a tygodnie płyną. A jak było z oczyszczalnią Czajki na przykład? Będącą częścią miejskiego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji w Warszawie, ścieki wylewane były bez oczyszczania. Do Wisły w tysiącach zanotowano ilości przekraczające 12600, Metrów sześciennych na godzinę. Awaria była po przebudowie wartej prawie 4 miliardy złotych. Gigantycznej sumy. Skutki dla jakości wody opłakane. A czy media poruszały ten temat, co się dalej działo w przypadku tej katastrofy? Bo tak to trzeba nazwać. Oczywiście, że nie poruszały. Nie przekonuje mnie kolejny też argument ciężko poruszany, że ktoś tam coś dobrego do Odry odprowadzał. Nie jakieś. Małe podmioty lub duże podmioty. No okej, okay. trop niby dobry, ale jeśli ktoś coś odprowadza nielegalnie, to robił to już od dawna. A takie katastrofy jakoś nie ogłosili i nie było. Ja? Bo to się robi regularnie. Czyli jakieś tam małe podmioty odprowadzały, na przykład gdzieś koło kędzierzenia Koźla, gdzieś koło ławy, ale one pewnie odprowadzały to regularnie. Tak, łamały to prawo i regularnie to robiły od wielu, wielu, wielu lat. Zauważcie, że cała sytuacja dzieje się latem. W wakacje. Wtedy, kiedy jest największy boom, na przykład turystyczny, ludzie wyjeżdżają, karmią się w smażalniach ryb, są pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe. Teraz są ogromne straty finansowe dla małych przedsiębiorców. Czy to, aby nie, zalatuje kolejnym dokręcaniem śruby i niszczeniem sektora turystycznego oraz całego łańcucha średnich i małych przedsiębiorców? Jedno z moich... Hipotez jest kolejny cios wymierzony przedsiębiorców i przeciętnego obywatela. Znając życie, ceny skoczą. Będzie drogo, będzie też deficyt tych produktów. Być może to kolejny pomysł na zagłodzenie nas. Być może eksperymentalnie sobie wybrano jedną większą rzekę, taką odrę. Być może nasi zachodni sąsiedzi nas się obawiali, czegoś tam nas nie lubią. To też jest jakiś argument. Jest wiele możliwych scenariuszy. Na pewno nie jest tak, jak mówią w mediach, że glony, że poziom rzek większy, że sól, zasolenie, że mniej tlenu takie. No to są brednie. Jakieś herezje, wypowiadane przez ludzi, którzy dawno temu chyba zgubili rozum. Setki ton martwych ryb. I nie tylko, bo to nie tylko ryby, wszystko tam umiera. A oni zwalają winę na wyższy poziom wód. Zaraz powiedzą, że to przez ocieplenie klimatyczne. Że to wina ryb, bo pływały nie tam, gdzie trzeba. Tak, najlepiej zwalić całą winę na ryby. Jest jeszcze jeden ciekawy scenariusz: geoinżynieria, <laughs> Być może. Albo celowo, albo przez przypadek jest to skutek tego, co obserwujemy od lat. Na niebie, nie tylko te opryski deszcze, jakie teraz są deszcze, jakie one tam mają substancje. Masowa zagłada naturalnej flory, czy to morskiej, rzecznej, czy na przykład. Zniszczenie lasów. Podczas ostatnich upałów w Europie spłonęło wiele hektarów, tysięcy hektarów lasów. Teraz dochodzi zanieczyszczenie dużej rzeki wpływającej do morza. To też jest ciekawy trop. Cała ta paplanina polityków, mediów i całej reszty nie ma grama sensu, ponieważ zagłębiając się w temat można dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy od osób, które mają styczność z odrą na co dzień, od rybaków na przykład. Przeglądając sobie internet, natknąłem się na różnego typu materiały, filmy, gdzie rybacy jasno mówią, że pomiędzy tymi punktami, gdzie martwych ryb było bardzo dużo, są odcinki nienaruszone, gdzie ryby normalnie pływają i można łowić. Chyba, że idąc tokiem myślenia myślicieli rządowych, w tym rejonie ryby są na przykład jakieś bardziej odporne. A może przyjęły eliksir dziewiętnastkowy czornik tam wie? Na pewno jest to gruba sprawa i nie jest to żaden przypadek. Jest to albo zaplanowane działanie, by wywołać to, co jest, albo sprawa się gdzieś tam rypie i chcą zatuszować wszystkie fakty, wszystkie informacje łapią się ostatni ostatniej deski ratunku, wymyślając kolejne drdymał i herezje. Mija kilka tygodni a oni nadal nie wiedzą nic. Co to jest i gdzie to dokładnie jest? Przez ten cały czas narażali też ludzi na niebezpieczeństwo, przecież ludzie tam się kąpali, najmłodsi, no wszyscy wypoczywali, są w wakacje, powinni ponieść odpowiedzialność i to sporą naprawdę, razem z premierami ze wszystkimi ministrami, pani Moskwa do dymisji. A jeśli chodzi o same rybki, których w tym wszystkim najbardziej mi szkoda, to sytuacja jest dramatyczna. W Rzece żyły i dwudziestoletnie ryby. Powrót do stanu rzeki sprzed kilku miesięcy zajmie wiele lat. Zniszczyli nam drugą co do wielkości rzekę, niszczą nasze lasy, niszczą nasz kraj, niszczą wszystko. Zrobili z Polski wysypisko śmieci, sprowadzając miliony ton odpadów nawet z krajów afrykańskich. Tak szczerze to wstyd mi, że ci na górze tak niszczą to, co nawet dała natura. Szpal Już nie tylko ludzie niszczą, ale także środowisko naturalne niszczą. Oficjalnie pierniczą kocopały o CO2 i innych wartictwach by uratować naszą planetę. To są po prostu wariactwa, no chyba nikt tego nie traktuje serio. Ja mam pomysł. Zostawcie nam, ludziom, zwykłym ludziom, możliwość decydowania i dbania o to, co mamy. A na pewno tak tego nie spieprzymy jak wy. I coś z tego będzie. Bo w waszych rękach będą zgliszcza, smród, czego przykładem jest obecna sytuacja na Odrze. To, co się teraz wyprawia z tym wszystkim, to jest niebywałe. Oni to bagatelizują. Taka pani minister Moskwa yy, mówi, że jest wszystko w porządku. A dzisiaj to nawet wypłynęły wszystkie informacje tych ludzi, którzy zgłaszają do wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska. A może po to, żeby ludzie się bali? A bo czasem coś tam wypłynie. No bo jak wyciekają dane osób zgłaszających nieprawidłowości w sprawie odry, maile, adresy i wszystko, no to pewnie. Taki przeciętny Kowalski teraz sobie pomyśli, kurczę, już nie zgłoszę. No, bo później gdzieś wypłyną moje dane osobowe, po co mi to? Zostawiam wam, moi drodzy, możliwość też no, skomentowania tej sprawy, co wy o tym sądzicie, bo ja nie wierzę w przypadki, to nie jest przypadek. To się stało konkretnie po coś, na coś, albo cudowali i coś tam kombinowali, im po prostu się rypie ta sprawa, którą chcieli zrobić, im coś nie idzie, więc muszą to teraz jakoś tuszować i kombinować. No. Dobra, trzymajcie się bardzo cieplutko, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. A No przecież Pani Moskwa nie zwolni swojego męża, prawda? No przecież. No, zobaczcie, no jakie są konotacje, jak oni sobie załatwiają pracę. W 2019 mężuś został wiceprezesem, tutaj żona jest ministrem, Sasina tam też, jakiś też jest, przecież to jest wszystko powiązane. Tam nie ma profesjonalizmu, oni są zwykłymi aż nie chce mi się mówić i brzydko tam mówić, bo można by tylko przekleństwami lecieć z nimi. Kompromitują nie tylko siebie, no bo tam, że siebie kompromitują, to już pallicho, ale nas kompromitują, no przecież śmieją się z nas, pewnie teraz nam tyłki obrobią gdzieś na zachodzie, że my jesteśmy brudasami i zanieczyszczamy rzeki. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia, cześć, papa. Pa.